Cześć. Dzisiaj taki temat. Czasami na krzakach pomidorów przy gronie można zauważyć coś takiego, że leci sobie grono, ma tutaj kwiaty, później owoce i nagle kończy się takimi liściami, tak jak gdyby robiła się następna łodyga. Tutaj ona nawet będzie miała kwiaty, będzie próbowała później owocować, no i coś z tym zrobić. Według mnie należy takie coś usunąć, ponieważ nadmiernie eksploatujemy nasz krzak, naszą sadzonkę. Ja w tunelu foliowym zostawiam po 8 gron, a na gronie zostawiam maksymalnie do 7-8 owoców. W tunelu oczywiście. Także to będziemy usuwać. Ja usunę to tutaj w tym miejscu. Temu kwiatkowi dam jeszcze szansę. To będzie 1, 2, 3, 4, 5 i 6. Myślę, że jest to taka optymalna liczba jak na jedno grono. Też warto to usunąć z tego względu, że jak będą nam dojrzewały owoce, to też się rozrośnie, no to będziemy mieli tutaj tą część narażoną na oderwanie, no i głupio przez naszą pazerność, bo tu coś tam może nam urośnie, stracić tutaj te wszystkie owoce, które niewątpliwie będą sporo większe niż to coś tutaj. Także ja mam ze sobą nożyk, ostrze jak zwykle zdezynfekowane, i będziemy to usuwać. Zobaczymy, czy da radę jedną ręką. Gdzieś tak tutaj. No boję się, żebym palce nie przyciął, ale nie, jest ok. Także to jest usunięte. Co do dnia i pory dnia, to najlepiej w południe. W dzień oczywiście słoneczny. U mnie dzisiaj tak to wygląda, ale jest bardzo ciepło, mimo że słońca nieba nie ma, ale jest ciepło, także nie ma ryzyka, że wejdzie nam jakaś choroba grzybowa. No i tutaj znowu. Tu akurat jestem przy pomidorze tamarisa i tak samo mamy grono. 1, 2, 3, 4, 5, 6 i za szóstym pojawił nam się liść. Też tutaj będzie próbowało sobie robić kwiatki, także też to usuwam. Spadło do wiaderka, potem usuwam to z tunelu, tak żeby nie wdała mi się jakaś choroba. Tutaj jakaś mucha bez głowy, bardzo interesujący przypadek. No i tak sobie przypatruję wszystkie pomidory, przy okazji sprawdzam, czy nie ma wilków. I tutaj jeszcze jeden, trochę ich zostawiłem, żebyście właśnie widzieli, jak to wygląda. Tutaj takie proste, fajne grono. To jest tak akurat Eurasia. I też to będziemy usuwać. Dodatkowo pokażę Wam moje papryki. Są już przypalikowane. Ten tutaj wytworzył ładną, dużą papryczkę. No i ciągnęło go na tą stronę. Także jest już podwiązany. Tutaj też już są zawiązki. Papryczka ostra. Ona też bardzo ładnie. Dość duże już ma te papryki. Niestety nie wiem, co to jest za odmiana. Kupiłem jako ostrą. Mam nadzieję, że nie będzie taka ostra marketowa, która w ogóle nie jest ostra. Tylko, że to będzie coś jednak bardziej pikantnego. Tutaj też. I tutaj również też są ładne zawiązki. Pousuwałem wilki przy okazji. Dolnych liści na razie nie usuwam. Jeżeli któryś się zwiesi i będzie dotykał do ziemi, to dopiero wtedy będę go usuwał. Także to jest to.
tyle odnośnie pomidora i szybkiej paprykowej zajawki. Do następnego odcinka. Cześć.